Witam was, moi drodzy, witam was pięknie w nowym odcinku Far Cry'a. Z tej strony Witchhaven i zapraszam was na nowy odcineczek. Mam nadzieję, że wszystko u was ok. Troszkę mu tu strzelamy. O! Troszkę go postrzelaliśmy. I tyle. A, działa. Dobra. Działa. Mam nadzieję, że to jest na zasadzie zapisu. Że to działa na zasadzie zapisu. Muszę coś przetestować. Tu sobie nacisnę F9. Wysadzę się granatem. Nie zadziałało to na zasadzie napisu, tylko pozycję początkową, tak. Jakieś komendy by trzeba było używać. O, dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry, ale co mi tutaj powinno działać, to na nieskończoną amunicję, tak? To było, o właśnie, znaczy na 999 amunicji. Przynajmniej tyle, nie? Przynajmniej tyle będziemy mieć więcej amunicji. Łażesz ty. I zginął. Jakoś tutaj zginął. Jakoś mu się zginęło. No, mało trochę tego zdrowia, ale... Ale to się... To się jakoś... A, tu była latarka. Follow the road to the archives. Szkoda, że na aktowizora nie ma kodu. No, chyba, że jest na termowizję. To by było lepsze. Okej. Okay. Są jacyś goście. Ale szczerze mówiąc, ja wolę tych załatwić wpierw. Żołnierze są do bani, powiem wam. I co, jak sobie dam na wszystkie bronie? O, mam jakiś taki karabinek. Nie wiem, gdzie ten kolo jest. Nie wiem, gdzie on jest. No, wpisałem ten dev mode i można sobie na przykład tutaj właśnie... Nie wiem, gdzie ten gościu jest. Ja chyba nie zginął, nie? Może spadł gdzieś na dół. Szlak go wie. O, snajperka jest. Snajperki. Więcej ammo. Szkoda, kurczaki, żeście żadnej tej amunicji nie zostawili. Znaczy nie amunicji, tylko zdrowia. Tutaj takie leje powstają po tych rakietach. Dopiero teraz to zauważyłem właśnie, że leje zostają po rakietach. O kurczak, zjechała cię drogóweczka. Pojechać, ale ja nie ufam tym pojazdom za bardzo. Jakby się siedziało w pojeździe i by się nic złego nie działo graczowi, to co innego. A...
też będę miał tyle rakiet. Będę miał tyle amunicji. No trochę lamusiarskie wiem, ale co zrobić. Musiałem, powiem wam, bo wczoraj się mega męczyłem tutaj. Nie szło tu po prostu niczego przejść. Rozwalali mnie jak sami chcieli. O, snajpereczka. Snajpereczku. Chyba idę dobrze, nie? Chyba dobrze idę. No właśnie... Zauważyłem, że chyba w drugim odcinku serii sama... coś tam Gimper o mnie wspomniał, że... jest taki sraż, że Witchhaven jeszcze żyje. Wspomniał, bo mówiłem o Imperze. Mówiłem, to znowu ja, Imper. O, to było fajne. Czynnik psychologiczny. Za dużo mówiłem, to znowu ja, Imper. Razem żeśmy wódki nie pili, ale to znowu ja. Ło! Ktoś tu idzie. No jest tutaj, to będzie ciężko, po prostu ciężko, bo mam za mało zdrowia. On ma tu jakiś pancerz, ale to mi nic nie zrobi. Powiem wam, że no marnie jest tutaj najgorsze elementy tego Far Cry'a. To jest po pierwsze, brak zapisów w dowolnym momencie. To jest raz. Drugi raz, stamina jak u jakiegoś 80-latka. Młody gość, który przebiegnie, nie wiem, 10 metrów i już ma zadyszkę. Tak jak w życiu, no. Typowy Amerykanin, przeciętny Amerykanin. Ograniczona ilość broni tak naprawdę. Gracz może przynosić tylko z kodami, mogę mieć broni ile chcę, ale normalnie gracz ma tylko 4 miejsca na broń. To jest troszeczkę poronione, bo kiedyś nie było takiego ograniczenia. Oni chcieli być chyba bardzo oryginalni, więc wprowadzili tego typu ograniczenia. Nie wiedzieć czemu i po co i na co, nie wiem czemu to miało służyć. No i oczywiście ten bardzo niezbalansowany poziom trudności, no co by nie mówić, to wiecie, no w takim Far Cry'u gracz jak dostaje kulczaka, to powinno mu tak, no nie powinno na najniższym poziomie trudności, nie powinno dużo tego zdrowia ubywać, no. A jednak... Ten biega jak ścieczką. Tam jest jeszcze jakiś potwór. Potwór. Okej. Czy ja mogę zaufać tej sytuacji? Tej sytuacji? Mało mam po prostu zdrowia. W ogóle też goście... No ja sobie nic bardzo... Czy oni tutaj w ogóle wyrzucają jakieś apteczki? Jaki koniec gry? Coś, to ja to chyba w połowie gry jestem. Far Cry był dosyć długą grą. Co? Skąd? What? What? Ale bydlak, to jak on do mnie strzelał? Chyba przez ścianę.
Goście autentycznie strzelają do mnie przez ściany. No i wiecie, co jest najdurniejsze, to to, że tu twórcy gry w ogóle nie mieli wyobraźni, ponieważ dają graczowi staminę, jak u 80-latka, i otwarty duży teren, który trzeba przejść. I to jest trochę takie, no, bez sensu, według mnie. Ja rozumiem, dobra, na stalkerze później też tak było, tylko że na stalkerze gość mógł biec, mając mniej w ekwipunku, mógł naprawdę długo biec, tak? Jeszcze jak się wybiło jakiegoś drinka, to mógł przebiec dosyć. A tutaj ten koleś, to po prostu, patrzcie, się biegnę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To był taki szybki chód. Dobra. Gość przebiegł taką trasę i rozumiecie, i tyle, nie? To znaczy oni... Ja nie wiem do końca, jaki był zamysł tutaj. Znaczy nie, tu można sobie radzić. Jak grasz samemu w tą grę, no to ją w końcu przejdziesz, nie? Po iluś tam próbach. Bez prób, to ja nie wiem, trzeba znać bardzo dobrze całą grę, bardzo dobrze. Ja jej po prostu nie znam, bo ja jej tak naprawdę nigdy nie przeszedłem i teraz rozumiem dlaczego. W moim osobistym mniemaniu Far Cry, tak naprawdę wysokie oceny Far Cry'a były powiązane tylko i wyłącznie z silnikiem gry i z grafiką. Gdyby nie to, to najprawdopodobniej ta gra byłaby niczym. Jeżeli mnie pytacie o zdanie, to dużo bardziej innowacyjnym według mnie tytułem, wcale nie gorzej wyglądającym, był polski Chrome. Od Techlandu. Ja szczerze mówiąc, pamiętając Chroma, który wyszedł przynajmniej z... No na pewno wyszedł z rok, około rok przed Far Cry'em. Rakiet czy co? Sorry, facet. Nie ma tam już nikogo. No i z drugiej strony ja mam się dostać do latarni, tak? Kurde. Są goście. Też. O, tam coś jest. Co? Kurczę, by. Gdzie co? O, tu mi przynajmniej zapis zrobił. Masz granatę. Dobra, jakoś zginął, nie? Jakoś się udało.
Okej. Gościu dead. Kurde, goście są nieźli, nie? Jakoś to tutaj nam wyszło, nie? Jakoś to nam wyszło tutaj. Przynajmniej na razie. O nie. Co? Co tutaj strzelają? Jakimiś granatnikami? Z granatników? Jest jakiś gość? To był jakiś koleżka. Murzynek Bambo w Afryce mieszka. Taki ciemny z niego koleżka. Czy coś takiego. Jakoś tak to było, już nie pamiętam za dobrze. Jakoś tak to było. Nie pamiętam tej piosenki o murzynku Bambo. Czy fajny z niego taki koleżka? Coś takiego było. Może trochę przesadziłem z tym ciemnym, no ale... Nie chodziło mi oczywiście o jego IQ czy coś, nie? Kolor skóry też mi nie chodziło. Dobra, może się zamknę. Bum! Coś tu widać jeszcze jest? Ktoś tu jest? Jest tu kto, czy nie ma tu nikogo? Fua, prosto na rakietkę najechałem, ale ja do nich też strzeliłem. Mnie się też udało. Wiecie co? Może lepiej wstanę z tego. Kurde. Wiecie co, nie za dobrze. Nie za dobrze to wyszło. Ostrzał taki rakietowy, że masakra. Nic. Musiałem szybko się ukryć, bo ten ostrzał rakietowy mnie za bardzo nie cieszy. To są jakieś, że tak powiem... Ło, chyba się wysadził w powietrze. Murzynek Bambo. Chyba się wysadził w powietrze, kolega. No cóż, bywa. Tak to już bywa. Pies się topi, a Łańczewen pływa. No i tyle. Bo bardziej powinno być potwór się topi, a Łańczewen pływa. Czy wam też latarnie kojarzą się z Bioshockiem Infinite? Mnie się kojarzą z Bioshockiem Infinite, w szczególności z początkiem gry. Mam nadzieję, kolorze, zginąłeś. Dobra, zebrałem te 4 rakiety. Oczywiście mam tu też... Jestem w dev modzie, więc mogę sobie zrobić na przykład, jeżeli chcę 999 rakiet, tak? Mogę sobie zrobić 999 pipi nadbojów do strzelby, nie? No co, jak gra oszukuje, to ja też mogę. O, tam jest motolotnia. Znaczy lotnia, jaka motolotnia, idiot. Tam jest nikogo?
nikogo nie ma, jak tam strzelę. Kurde, leci rakieta. Jak długo leci? Jak ona długo leci? Ci się teraz trafi w tego jeepa? Jo, patrzcie. Jak kurde, no ma, jakim ziraku. To było dobre. To było dobre. Leci, 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 dupnie, dupnie, wierzę. Nice! Brawo, skacz, kurwa. Spadnij se, a co tam? Przecież jest tyle apteczek. Ta gra wręcz sra apteczkami, więc... Nie ma sprawy, Witchhaven, możesz spadać. Potem mam nadzieję, że po tych kamieniach mam iść. Czy co to tam jest? Wiecie, o czym myślałem też, no bo przecież 10 lat mija w maju, 20 maja mija 10 lat od premiery The New Ordera. Też myślałem o tym, czy nie nagrać The New Ordera. Patrzcie się, kurde, jakaś impreza tu była. Jakaś impra się to... Jezus Maria! Helikopter! Helikopter, helikopter! Helikopter, helikopter! Yeah! Helikopter, helikopter! O, wy bydlaki. Patrz, 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 patrzcie na to. Yes, man. Very nice. Dead? Oh yeah. Co, jeszcze ktoś? Want some? Get some. Trzeba ich wszystkich z odległości załatwić, bo inaczej nic nie zrobimy. Spada. Ale kurde, fajnie. Fajna rozwałka. I cyk. I cyk. I cyk. Strzał. I kolejny strzał. I kolejny strzał. Oni tu stoją. Ten tam dalej stoi. No nic, ludzie, na razie tu kończę.